Z Pawłem miał wystąpić Leszek Czajkowski, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Być może nas ogląda, słyszy, pozdrawiamy cię, Leszku. Rodzinne względy nie pozwoliły Leszkowi, żeby był z nami. Do dwojga artystów dołączyła Basia Górczewska. Witamy cię, Basiu. Koncert żołnierzom wyklętym. Naszym bohaterom, których komunistyczny reżim chciał skazać na wieczną hańbę i wieczną niepamięć. To się nie udało, bo udać się nie mogło. Komuniści nie wiedzieli, że oni, żołnierze antykomunistycznego podziemia, to ziarno, które zakopane w ziemi, a raczej w dołach hańby, przysypane śmieciami i wapnem, to ziarno wyda plon stukrotny. I tak się stało. Dziś należne cześć i chwała bohaterom odbija się gromkim echem od morza aż do Tater Grani. To za sprawą ludzi, którzy od lat uczestniczą w pracach poszukiwawczych, przywracają pamięć o naszych bohaterach, przywracają im należną cześć. Krzysztof Kamil Baczyński, poeta żołnierz, który zginął w czwartym dniu Powstania Warszawskiego, w profetycznym wierszu Mazowsze wyraził pragnienie: gdy w boju padnę, oddaj mi imię moja, ty twarda żołnierska ziemio. Przeczuwał, że żołnierze Armii Krajowej, walcząc z niemieckim, a i później sowieckim okupantem, zostaną skazani na hańbę i niepamięć. Ten koncert dedykujemy profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi, który jest dzisiaj tutaj z nami. Profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi, dyrektorowi Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Dziękujemy Tadeuszowi Płużeńskiemu, prezesowi Fundacji Łączka. Wszystkim nieugiętym organizatorom i uczestnikom prac w poszukiwaniu szczątków naszych bohaterów, w przywracaniu im ich bohaterskich imion i organizacji godnych pochówków w polskiej ziemi, budowaniu miejsc pamięci. Cześć i chwała bohaterom. Zapraszam na koncert i dziękujemy sponsorowi strategicznemu PZU, sponsorowi Bank Pekao S.A. oraz partnerowi koncertu Totalizator Sportowy. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Żołnierze wyklęci, znaczy ta część Wojska Polskiego, o której dzisiaj mówimy, żołnierze wyklęci, bo wtedy, kiedy walczyli, to było po prostu wojsko, które wierne przysiędze wykonywało rozkazy i które wierne przysiędze kontynuowało walkę. Warto o tym pamiętać. Walczyli o Polskę. Każde pokolenie musiało w jakiś sposób walczyć o Polskę i to teraz, dzisiaj żyjące, czyli my, to nie jest dla nas bardzo dobra wiadomość, też musimy walczyć o Polskę. I ten taki korowód pokoleń pokazuje, że jak człowiek ma przedwojenną maturę, albo może nawet jeszcze powiedzmy komunistyczną maturę, to potrafi go dociągnąć przez wszystkie kolejne powstania, przez wszystkie kolejne wojny, pewnie aż do Cedyni mniej więcej. To jest, to właśnie ten korowód tworzy Polskę i to właśnie ten marsz pokoleń jest.
jego uczestnikami. Szli pod gwałtowny historii wiatr, ze skuloną w piersiach ojczyzną. Szli zostawiając wilczy ślad, żołnierze antykomunizmu. Świat przed Związkiem Sowieckim drżał, lecz im nie straszny był Stalin. Umieli być mocniejsi od skał, gdy w więzieniach konali. Po półwieczu dopiero mogliśmy okrzyk wznieść. Cześć i chwała bohaterom, bohaterom chwała i cześć. Cześć i chwała bohaterom, bohaterom chwała i cześć. A potem ich synowie szli w Solidarności pochodach, zdesperowani, głodni, źli. Gniew im do walki sił dodał. Wiatr historii ich w oczy gryzł, kraj przytłaczał szarzyzną. Szli z bagażem ojcowych blizn działacze antykomunizmu. Nie mając karabinów, czynili palcami znak V, ale za ich przyczyną czerwony gmach sięgał. Ale za ich przyczyną czerwony gmach się chwiał. A kiedy wreszcie nadszedł czas zwycięstwa demokracji, nabrał tempa pokoleń marsz, wnukowie szli do korporacji. Starą doktrynę pokrył kurz, odeszły w przeszłość gułagi, a liberalizm wymagał już innego rodzaju odwagi. W kryzysie młodych elit warto pamiętać dziś o przodkach, co umieli przez życie z godnością iść. O przodkach, co umieli przez życie z godnością iść. Mniej więcej 30 lat temu, na początku lat 90. Rafał Sochalski, już nieżyjący, świętej pamięci Rafał Sochalski, związany z kabaretem Kapota, napisał piosenkę, którą potem kilkanaście lat temu zacząłem śpiewać. 11 lat temu umieściłem ją na swojej pierwszej wydanej przeze mnie płycie. A teraz wydaje mi się, że przyszedł taki moment, kiedy warto ją zaśpiewać jeszcze raz. Warto do niej wrócić. Piosenka nosi tytuł Hajda. Jak mówię jeszcze raz, Rafał Sochalski jest jej autorem. I ona, jakaś taka piosenka, niestety dosyć profetyczna się wydaje. Osoby w niej występujące to są osoby tamtego czasu, początku lat 90., ale myślę, że takie osoby jak kardynał Józef Glemp, czy takie osoby jak Jelcyn, państwo doskonale pamiętacie, nie trzeba wyjaśniać, kim byli. Sen koszmarny pod powiekami zagościł, sen co wszystkich śmiertelnym strachem poniża. Komunikaty dla ludności przeżegnał wojska Glemp znakiem krzyża. Prędzej, prędzej, Moskal się zbliża. Hajda, 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 hajda. Hajda, 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 hajda. Dzwonią dzwony, huczą od modlitw kościoły. Bóg jest z nami, nieszczęście go do nas przybliża.
tajne depesze wysyła Belweder do Waszyngtonu, Londynu, Paryża. Prędzej, prędzej! Moskal się zbliża. Hajda, 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 hajda. Hajda, 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 hajda. Ciągną, ciągną na wschód wojsk korowody. Nikt nie śpiewa. Wojenko, cóżeś za pani w rozklekotanych ciężarówkach. Chłopcy przestrachem malowani. Prędzej, prędzej. Moskal u granic. Hajda, 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 hajda. Hajda, 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 hajda. Sen koszmarny rankiem spod powiek ucieka. Co za ulga. Rozcieram oczy w zdziwieniu. Za oknem ciszy rozlewista rzeka, lecz jeszcze słyszę w sennym oddaleniu, jak Borys Jelcyn nuci przy goleniu. Jak śpiewałem tę piosenkę kilkanaście lat temu, to głoszono mnie idiotą. Świat się zmienia. I nasz Marsz Pokoleń, teraz wracamy do roku 1914. Jan Pietrzak mówił, że to coś niebywałego, bo w sierpniu 1914 roku z Oleandrów wyszło kompania kadrowa. 100 facetów poszło na wojnę przeciwko trzem największym potęgom współczesnej Europy, a być może współczesnego świata. To głupota, nie? Ale 4 lata później żadna z tych potęg nie istniała w swojej formie z 1914 roku, a Polska, o którą oni poszli walczyć, była wielkim wysiłkiem. Krwawym wysiłkiem. Potem utrzymywana była też wielkim i krwawym wysiłkiem. Ale niech mi ktoś powie, że to nie było super piękne zwycięstwo. A w żadnej książce, jak twierdzi Jan Pietrzak, nie ma napisane, że Polska wygrała pierwszą wojnę światową. Wojna wybuchła w gorącym sercu. Nie słychać mikrofonu. Raz, dwa. Dobra. Wojna wybuchła w gorącym sercu lata, by na pole wbite wzniło krwawe, ale dała szansę wpisać mocarz zatarg światu wstyd niosącą polską trudną sprawę. O świcie strzelcy ruszyli z Krakowa i po szybkim marszu złamali granice, a w Kielcach ich witała powaga grobowa, echem bijąca w zamknięte okiennice. Nie takiej gościny się chłopcy spodziewali, niosący entuzjazm na pęczniałych żyłach. Tylko nieliczni im wiwatowali, a dziewczyna z warkoczem kwiaty rzuciła. I jak tu nie zwątpić na początku drogi w celowość zgody na tułaczą niedolę. Gdybyś nie był z nimi, komendancie drogi, brakłoby legendy w spadku dla pokoleń. Jak wytłumaczyć tych, co się bali pozdrawiać strzelców tłumnym chórem mieszczanie z kongresówki poznali rosyjską dyktaturę? Czy zatrzymała ich obojętność, czy strach
co siły odbiera. Rosyjska władza odcisnęła piętno na ciałach i charakterach. Wojna skazuje na samotność i bóle, przerastające wytrzymałość człowieka. Bezsenne noce, śmiercionośne kule, tęsknota za panną, która już nie czeka. Gdy strzelcy świtem ruszyli z Krakowa, myśleli o walce, a nie o profitach. Będą marzyć, cierpieć, krwawić, maszerować, aż wolna ojczyzna ich godnie powita. I na zawsze w narodowej pozostaną świadomości ci, co nadstawiają głowy, oni zawsze są w mniejszości. Polska historia jest przez Polaków przeżywana znacznie bardziej osobiście niż to robią, niż ich historię przeżywają inne narody. Najbardziej osobistą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić, chyba tak mi się wydaje, bo nigdy tego nie przeżywałem, jest jak trzeba wyprawić syna na wojnę. Wychowała dobrego Polaka, wrażliwego, mądrego nad podziw, ale teraz nie umie nie płakać, gdy jedynak na wojnę odchodzi. Jeszcze przecież niedawno był chłopcem, pełnym śmiechu i zdrowej beztroski, a dziś wszystko wydaje się obce, kiedy on mnie opuszcza dla Polski. Syn twój, matko, wyrusza na wyprawę daleką, gdzie nie będziesz o niego już dbać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. Smutno mi, że Pan Bóg wybrał jego, w innych domach zostają synowie. Lecz gdy spytam, odchodzisz dlaczego? Mamo, muszę, on krótko odpowie. Nie, nie musisz, ja krzyknęłam bezgłośnie, sama sobie do końca nie wierząc. Nie myślałam, że on tak wyrośnie. Widać, Bóg sprzyja młodym żołnierzom. Syn twój, matko, wyrusza na wyprawę daleką, gdzie nie będziesz o niego już dbać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. Sama sprzątnę co dzień wszystkie kąty, sama siądę wieczorem przy stole, bo mój mąż w 1905 zginął w starciu z rosyjskim patrolem. Na noc mówię przed świętym obrazem, chociaż który mi przyjdzie do głowy, bojąc się i czekając zarazem, że zastuka ktoś do drzwi wyjściowych. Syn twój, matko, wyrusza na wyprawę daleką, gdzie nie będziesz o niego już dbać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. W bitwie pod Lepanto, to była taka bitwa morska, która uratowała Europę przed tureckim muzułmanizmem. Kluczową rolę, oprócz niekwestionowanego bohaterstwa marynarzy, odegrała burza morska. Tak wielka burza morska, która zdezorganizowała Turków całkowicie i to się wtedy udało wygrać. W naszych dziejach Pan Bóg bardzo rzadko używa takiego oczywistego, wydawałoby się,
środka, jakim jest grom z jasnego nieba. W bitwie pod Wiedniem, czy w bitwie pod Radzyminem, w tym miejscu, gdzie w bitwie pod Lepanto był ten grom z jasnego nieba, było polskie męstwo. I to co więcej, w wypadku bitwy pod Radzyminem, zaskakująco ulokowane, bo trzeba pamiętać, że ksiądz Skorupka, bohater tej bitwy, człowiek, któremu jest jakoś przypisywane przełamanie frontu, czy może nie tyle przełamanie, co takie natchnienie do przełamania frontu, był kapelanem Legii Akademickiej. To nie było wielkie, wyszkolone, wspaniałe wojsko, to byli gimnazjaliści, których on potrafił poderwać. I być może to właśnie był ten cud nad Wisłą, że wszyscy się modlili, że no, tradycja mojej rodziny przechowała taką wiedzę, że w kościołach śpiewano wtedy Ojczyznę wolną, zachowaj nam, Panie. I tym cudem, o tym cudzie chciałem teraz pośpiewać. Autorem tekstu jest Basia Lipińska-Postawa, która tutaj siedzi. Pokaż się, Basiu, bo warto, żeby cię zobaczono. Odwróć się, pokaż się w każdą stronę. Ja uwielbiam grać i śpiewać teksty Basi. Sporo ich śpiewam. Dzisiaj będzie ten jeden, ale posłuchajcie go Państwo, bo jak dla mnie, to oprócz prac naukowych ściśle jest to jeden z naj... Byłem komplement. Basiu, napisałeś ten tekst tak, jakbyś była matematykiem, więc... O Europo, stań na baczność cała, albo z pokorą zegnij dumny kark. Już by cię fala bolszewi zalała, już by cię terror bolszewicki darł. Wiesz o żołnierzach, co nie znali trwogi, gdy dzicz czerwona wyważała drzwi. Szli z Bogiem w sercu, choćby prosto w ogień, a każdy tylko o ojczyźnie śni. Szli z Bogiem w sercu, choćby prosto w ogień, a każdy tylko o ojczyźnie śni. Tej wywalczonej, naszej z martwych wstałej, co ledwie wstała, nie nabrawszy sił, pióra obmywał właśnie orzeł biały. Poprzednich bitew trwał w powietrzu pył. Patrz, Europo, barbarzyńców może, sunie jak taran, by łupić i tłuc. Lecz żaden żołnierz rynsztunku nie złożył, taka powinność, a rozkaz dał wódz. Lecz żaden żołnierz rynsztunku nie złożył, taka powinność, a rozkaz dał wódz. Księże Ignacy, hejże kapelanie, wśród kul bez broni krzyż w ręku i trwasz. Na niebie znaki i anielskie granie, Matki Najświętszej rozpoznano twarz. I jest Wiktoria, oto cud nad Wisłą, Sowietów hordy czmychają za wschód. Łzy osychają, rozjaśnia się przyszłość, nie poznał Zachód, co sowiecki but. Łzy usychają, rozjaśnia się przyszłość, nie poznał Zachód, co sowiecki but. O Europo, paść ci na kolana, czerwony terror dziś więcej ma barw, a ciebie śmieszy krzyż w ręku kapłana. Szargasz świętości, burząc się jak paw. Boże na niebie, który przed stu laty dałeś swym sługom zła rozproszyć mrok. Zlituj się dzisiaj nad Polską, nad światem. Spraw, aby ślepcy odzyskali wzrok. Zlituj się dzisiaj nad Polską, nad światem. Spraw, aby ślepcy odzyskali wzrok. Po wielkiej wojnie z Niemcami, w
wzrosły nadzieje daremne, ale zgiełk bitew nie zamilkł. Chylimy czoła przed wami, żołnierze Polski podziemnej. Chylimy czoła przed wami, żołnierze Polski podziemnej. Pół wieku płonął czerwono łagierny barak nad Wisłą, gdzie patriotów więziono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Gdy weszła władza ludowa i łobuzeria ubecka, terror się zaczął od nowa. To nie była wojna domowa, lecz okupacja sowiecka. To nie była wojna domowa, lecz okupacja sowiecka. Bo kiedyś życie tracono za lepszą ojczyzny przyszłość i w Boga dumnie wierzono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Do ciebie przyjść nie mogę dziś i przez następne dni. Obstawili szczelnie drogi, no i wpadłem, wybacz mi. Właśnie było przesłuchanie, oberwałem razy sto. W nie najlepszym jestem stanie, ale żyję póki co. Siedzę w przepełnionej celi, nie da się stąd raczej zwiać. Ludzie więcej już cierpieli, muszę się nauczyć łgać. Zwłaszcza tu mi jesteś blisko i nie lękaj się, że mnie żywcem wrzucą do ogniska. To nie Ruscy, to UB. Nie wiem, jaka spadnie kara za AK, a potem win. Po odsiadce wrócę zaraz i urodzi nam się syn. Gdy nie wrócę, bo tak może stać się w pieśni końcu złym. Poleć mnie opiece Bożej w bezimiennym grobie mym. Ale tak jak mówiliśmy, wszystkie pokolenia musiały walczyć. My też musimy się starać o umacnianie, póki co o umacnianie naszej niepodległości. I módlmy się, aby tak zostało, żebyśmy musieli ją umacniać, a nie o nią walczyć.
ale nie wszystkie pokolenia miały takie szczęście jak my. Inne też. Plutonie. Czyś wierzył w Polskę taką, czy tylko w moc rozkazów, kiedy tamtego razu karabin brałeś w dłonie, gdy inni w trudnych czasach być niezłomnymi mogli, ginąc w obronie zasad, tyś bez sprzeciwu słowa dał się podporządkować wschodniej ideologii. Pamiętasz, jak stanąłeś na wprost wysmukłej dziewczyny, tej ze zmartwionym czołem, z ogromnymi oczami, ze związanymi rękami i z orzeczeniem winy. Powiedz, stary człowieku, dlaczego do niej strzelałeś? Byłeś w podobnym wieku, a ona śnieżno-biała, od Boga jak ty miała przed sobą życie całe. Lecz nie było jej dane wyjść za mąż, dzieci rodzić, oszczędzać na mieszkanie, po studiach pracy szukać, zestarzeć się przy wnukach dobrocią, budząc podziw. Nie ty wydałeś wyrok, lecz to tyś pociągnął za spust, a ona na złość z birą odważyła się nie bać i zachować jak trzeba, gdy chłód za plecami rósł. Czekałam długo, aż do domu wróci po północy. Kiedy bywałam w formie złej, krzyczałam widząc świat na czarno: masz inną, strać mi imię jej. A on powtarzał: solidarność. Zdarzały się i takie dnie, że on się w gabinecie chował. Wtedy prosiłam: przytul mnie. On przytulał mnie bez słowa, czułam nierówny serca rytm, myśleć nie chciałam, co to znaczy. Czasem nas zaskakiwał świt i trzeba było iść do pracy. Nie budząc się ze snu, szukałam dłonią myśli swoich, lecz bałam się powiedzieć mu,
jak bardzo się o niego boję. Była niedziela, mróz i śnieg, gdy wpadła milicjantów chmara. Na pożegnanie on mi rzekł: czekaj z obiadem, wrócę zaraz. Wrócił, gdy kwiatem sypnął maj, świat mi pojaśniał w jednej chwili, a córka i synowie dwaj do kina go zaprowadzili. W tym miejscu się nie kończy baśń, bo gdy kolejna przyszła zima, on znikał znów, a ja zaś pukałam, że tego nie wytrzymam. To trwało to wszystko prawie rok. Nagle godzina zła wybiła. Wojskowy star potrącił go. Mi pękło serce, lecz przeżyłam. Widocznie tak musiało być, że przed czterdziestką, a już wdowa, postanowiłam sama żyć i sama trójkę dzieci chować. Bóg pomógł wrócić mi do sił, a ja pytałam go ciągle stale, czy gdyby mąż ostrożny był, to żylibyśmy ze sobą dalej. Bardzo dobrze pamiętać, że takie pytanie, które bardzo często jest stawiane i tu różne są autorytety przywoływane, kto był gorszy, czy Niemcy, czy Sowieci? Otóż to pytanie jest całkowicie fałszywe. Znaczy ja wiem, że poważni ludzie mówili prawdę, że mieli gorsze doświadczenia z Sowietami niż z Niemcami. Ale nie wiem, czy takie samo zdanie powtórzyliby księża, którzy przeszli przez Dachau, albo czy taką samą opinię powtórzyłyby więźniarki Ravensbrück, to w końcu niedaleko, albo Grossrosen, czy ktoś, kto przeszedł przez Mauthausen, Gusen 2. I dlatego dzisiaj, grając ten koncert dedykowany panu profesorowi, który tam siedzi jeszcze, tam i wytrzymał, chcieliśmy przypomnieć również Niemców, że również Niemcy zrobili nam gigantyczną krzywdę. To oni rozpoczęli tę wojnę i to oni jako naród filozofów, artystów i nie wiem kogo jeszcze, wykonywali tutaj takie rzeczy, o których potem warszawska ulica śpiewała, że ich kultura nie zabrania robić takie polowania. I chcieliśmy zaśpiewać właśnie o tym. Umierano od przymusu, umierano od tyfusu, a czasem umierano od razu od gazu. Umierano z powodu bólu, chłodu i głodu. Umierano od szwabskiego buta, od prądu na drutach. Dziś słychać, że Niemcy są czyści, a winni abstrakcyjni naziści. Dzieje się tak z tej przyczyny, że abstrakcja uwalnia od winy. Umierano biologicznie, umierano statystycznie, umierano bez pocieszenia, nigdy bez cierpienia. Umierali jak leci, staruszkowie i dzieci, bo przede wszystkim umierali tacy niezdolni do pracy.
Dziś słychać, że Niemcy są czyści, a winni abstrakcyjni naziści. Dzieje się tak z tej przyczyny, że abstrakcja uwalnia od winy. Umierali ludzie dla oprawców, podludzie traktowani w dni powszedniej święta jak zwierzęta. Umierali w pasiakach i w drewnianych chodakach, bowiem w myśl powszechnej opinii śmierć wolnym czyni. Dziś słychać, że Niemcy są czyści, a winni abstrakcyjni naziści. Dzieje się tak z tej przyczyny, że abstrakcja uwalnia od winy. Gdy słychać, że Niemcy są czyści, a winni abstrakcyjni naziści, trzeba powtarzać aż do przesady, to niemieckie obozy zagłady. Trzeba powtarzać aż do przesady, to niemieckie obozy zagłady. Trzeba powtarzać aż do przesady, to niemieckie obozy zagłady. 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 Robili różne rzeczy, żeby człowieka odczłowieczyć. Będąc produktem łatwopalnym, człowiek zupełnie był zniszczalny. Widziały zbrodnie niesłychane, Auschwitz, Treblinka czy Majdanek. Widziały zbrodnie niesłychane, Auschwitz, Treblinka czy Majdanek. Człowiek nienawiść w Niemcach budził, gdy nie należał do nadludzi. Człowiek, jeżeli nie był Niemcem, żyłby pracować i nic więcej. Bo albo służył rasie panów, albo go trwale usuwano. Bo albo służył rasie panów, albo go trwale usuwano. Człowiek się stawał mydłem szarym, a gdy posiadał łaskę wiary i jeśli Boga był świadomy, zanim do nieba szedł przez komin, jeszcze w gazowej tkwiąc komorze, modlił się do Matki Bożej. Jeszcze w gazowej tkwiąc komorze, modlił się do Matki Bożej. Jeszcze w gazowej tkwiąc komorze, modlił się do Matki Bożej. Pytano, gdzie był Bóg w swym majestacie Bożym, kiedy bezbożny wróg na ziemi piekło stworzył. Kiedy bezbożny wróg na ziemi piekło stworzył. Pytano, gdzie był Bóg, czy z twarzą zatroskaną, zamiast zapobiec złu, w milczeniu z boku stanął. Zamiast zapobiec złu, w milczeniu z boku stanął. Pytano, gdzie był Bóg, gdy świat krwią ludów spłynął. Pytano, gdzie był Bóg, w Auschwitz i na Wołyniu. Pytano, gdzie był Bóg, w Auschwitz i na Wołyniu.
gdzie był Bóg w strasznym XX wieku, a On był właśnie tu, przy każdym skrzywdzonym człowieku. A On był właśnie tu, przy każdym człowieku. A On był właśnie tu, przy każdym człowieku. A On był właśnie tu. Porzucili Boga i broni na styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządów czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli. Czekając na rozkazy i w polskich kresów powrót wierzyli. Czekając na rozkazy, naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli u Beka, w ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. W przyjaznych wilkom gęstwinach lasów wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że się obrócić uda w proch bojałtański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Na wschód skazani z woli zachodu walczyli o niepodległość, tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca, iść do historii w należnej chwale. Podziemna armia powraca, dziś do historii w należnej chwale. Podziemna armia powraca, dziś do historii w należnej chwale. Podziemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic. Dziękujemy bardzo. Pięknie dziękujemy Basieńce i Pawłowi
za przepiękny koncert. Basiu, dzięki. Macie Państwo jeszcze ochotę na jakiś jeden utwór w ramach BIS? A co? Słyszycie? Słyszycie te komady? Nie. Jeszcze raz? Orze, widzę, jak on go nie, będzie co innego. Paweł mówi, będzie co innego. To jeszcze chwilka. Tak jak mówiłem, robimy to dla przyszłych pokoleń w gruncie rzeczy. A te przyszłe pokolenia to, część tych przyszłych pokoleń to nasze dzieci. Część tych przyszłych pokoleń to nasze wnuki, część tych przyszłych pokoleń to nasze prawnuki, praprawnuki i tak dalej. I chcemy, przynajmniej ja chciałbym przekazać im pewne przesłanie. Niestety, znaczy stąd piosenka dla córki, rozmowa z córką, napisana przez Leszka Czajkowskiego też, ale w realiach mojej rodziny. Niestety jest tak, że moja córka Magda, obecnie jakieś 29 lat będzie kończyć, nie do końca spełnia standardy, które tutaj jej rekomenduję w tej piosence. Oprócz 20 paru lat dwie nas epoki, córko, dzielą. Ja w PRL-u rad nie rad rosłem karmiony mortadelą. Ty nie znasz pustych półek w sklepie, lecz też się żywisz nie najlepiej. Ja wiem, niełatwo wierzyć jest, że przed kilkudziesięciu laty nauczycieli zjadał stres, kiedy padało słowo Katyń, choć dziś w niejednej polskiej szkole belfrowie drżą na hasło Smoleńsk. Każdy z nas wiedział, gdzie jest wróg w sferze kultury i języka. Kazano nam się uczyć bukw. Ty musisz po angielsku spikać, lecz tym się, Magda, nie deprymuj, bo to zupełnie inny przymus. Komunizm potęgował złość u ludzi, których wcześniej mamił, a gdy tłum krzyczał władzy dość, to krew płynęła ulicami. Dzisiaj w kulawej demokracji nie ma tak krwawych demonstracji. Patrz, jak sumienia brudne żre czarna zaraza targowicy. Patrz, jak kanalie łaszą się do tej lub tamtej zagranicy. Ci spod judaszowego znaku to jest najgorszy sort Polaków. Nie wszystkim podarował los domowe mądre wychowanie, czterej pancerni i Hans Kloss zamącić w głowach mieli byli w stanie. Lecz ty od Boga masz dar cenny, pradziadek twój był cichociemnym.
zmienia się pospolita rzecz i nie brakuje wyzwań nowych. Dziś trzeba mężne serce mieć, żeby uczciwym być księgowym. W sporze ze złem obiecaj to mi, nigdy nie pójdziesz na kompromis. Pamiętaj, by nie wstydzić się prawdziwej katolickiej wiary, choćby prawili głupcy, że to jest zabobon ludzi starych. Wrogom Polski bądź zawsze przeciw i tak wychowaj swoje dzieci. Wrogom Polski bądź zawsze przeciw i tak wychowaj swoje dzieci. Dziękuję Państwu bardzo. Ja jeszcze sobie pozwolę powiedzieć dwa słowa, bo tutaj pada takie magiczne słowo za każdym razem, pewnie jeszcze raz Basia to powtórzy. Sponsorami naszego przystanku Niepodległość jest PKO SA, Polski Bank, zrepolonizowany. Grupa PZU, cudem uratowana przed koniecznością repolonizacji. Lotto. Wyobraźcie sobie tę imprezę, żeby za taką imprezę zapłacił koncern, który jest własnością, nie wiem, niemieckiego, rosyjskiego, holenderskiego czy japońskiego kapitału. No takie zwierzę nie istnieje. I dlatego jeszcze raz, nigdy dość powtarzać tych nazw. PKO, SA, ten taki z żubrem, też naszym żubrem. Naszym żubrem, słuchajcie, takim, co to Polacy go uratowali przed wyginięciem. PZU uratowane z kolei przed koniecznością repolonizacji. I Lotto, które jest partnerem. To są wszystko polskie firmy, to są wszystko polskie znaki firmowe. I bądźmy z tego dumni. To jest kawałek tej naszej walki o niepodległość w dzisiejszym świecie. Kupujcie benzynę na Orlenie. I parówki! Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz. Ten drugi bukiet kwiatów, który był wręczany tutaj przez mojego kolegę, to był wręczany bukiet od Straży Narodowej. Tej organizacji złożonej z młodych chłopaków, młodych dziewcząt z różnych zakątków Polski, ludzi, którzy w zeszłym roku nie bali się wyjść na schody kościołów i bronić naszej świętej wiary. Basiu, te kwiaty są za to, że w swojej pracy pedagogicznej jako nauczyciel właśnie bronisz tego, co święte i przekazujesz to najważniejsze dobro młodzieży. Ale od siebie też chciałem ci przekazać pamiętnik Cezara. To jest zapis, pamiętnik, który pisał brat mojego ojca, który nie doczekał powstania, a dedykacją dla ciebie niech będą te słowa, które opisują przygotowanie się. Pojechałem na 16 czerwca. Pojechałem na Bernerowo, wziąłem pieczątki do stemplowania opasek. Pieczęć jest metalowa. W środku orzeł z jednej strony W, a z drugiej P. Przed tym wybija się numery plutonu, bo jednostkami uderzeniowymi są plutony. Mój pluton ma numer 14, ryż 13, wala 15. Wpadłem do Julka, ostemplowałem 19 opasek dla całej drużyny i dalej do domu z moją drukarnią. Aż serce się raduje na widok biało-czerwone opaski z orzełkiem IWP. Wojsko Polskie, jak to brzmi? Kiedyś nareszcie wyjdziemy z tych podziemi, ach będzie to dzień. Zamieni się stolica biało-czerwonym kwiatem, a jeszcze gdzieś w głębi biurka przechowywany z pietyzmem mam stary ojca znaczek biało-czerwony, poowecki z pamiętnych dni 1915 roku w Warszawie. Ta głupia blaszka dodała człowiekowi animoszu, a raczej znaki literki. Ja ci życzę, żeby ten znak i te literki zawsze były wybite w twoim sercu i dziękuję ci za to, co robisz dla młodzieży i za ten koncert. Brawo dla Basi, brawo dla Pawła. Bardzo dziękujemy.